Hej, hej, dzień dobry detektywi. Witam w kolejnym odcinku z gry Return of the Obra Dinn. I nadal znajdujemy się oczywiście na statku, gdzie próbujemy rozwikłać tę całą tajemnicę. No i po kolei idziemy, znaczy po kolei, właśnie nie po kolei. Idziemy przez te wszystkie rozdziały, próbując dotrzeć i wyrwać te takie strzępki informacji na temat kto w jaki sposób zginął. Ostatnio zidentyfikowaliśmy, wydawać by się mogło, Sayeda, który zmarł prawdopodobnie przez chorobę, toczonych jakąś chorobą, zarazą. I teraz musimy znaleźć kolejne miejsce, gdzie moglibyśmy rozpocząć kolejny rozdział. Być może coś więcej się dowiemy na ten temat. I teraz tak. Tutaj nie, ale z tego co się orientuję, to jeszcze mieliśmy w jednym miejscu możliwość znalezienia poszlaki, od której prawdopodobnie można byłoby kontynuować przygodę. Tylko nie do końca pamiętam, gdzie to było. Czy to było na wyższym pokładzie, czy to było na niższym pokładzie? No nie, na niższy pokład tutaj przynajmniej nie jesteśmy w stanie zejść. Tu za wysoko. Chociaż jeszcze raz sprawdzę, czy aby tutaj nie... Nie, tutaj pozgniatani są tymi wszystkimi działami, więc to raczej było niżej. Tu. Tu nie. A tu można w ogóle zejść jeszcze niżej. A to nie było tu? Tak, to było tutaj, dobra. Czyli na takim dziobie, dziobie statku. Dobra, 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 tutaj. Gdzie tu mamy jakieś szczępki informacji? Ktoś tu zginął. Sprawdźmy to. O, jak bardzo niefartownie. Unluku. Aha. Chłop sobie tutaj spokojnie chciał zrobić kupę. Ale nie, no tak się nie pogrywa, słuchajcie. Tak się nie pogrywa. ES, czyli on się nie załapał na rycinie. ES to jest chyba ten, który to narysował, no bo jeśli go nie ma na rycinie, to jest tym, kto rysował rycinę, tym bardziej, że się podpisał ES. Jak bardzo niefartownie, słuchajcie. Chłop sobie robi kupę w pełni księżyca, a tu go bestia przyci... O! To są spalone gary. Rozdział 7. Na dziobie. Nie było świadków. Kim jest? W jaki sposób zginął? No to ja już mówię, kim jest. Ten osobnik to... ES. 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 Zaraz. Cook, strzelec, pomocnik strzelca, ochmistrz strzelca, pasażer. ES. Mitchman, topman. Raczej topmanem, marynarzem to nie był. No właśnie, to kurde, czekajcie. ES. Drugi oficer, czwarty oficer. ES, tak? Cieśla, pomocnik cieśli. Artysta, jest, dobra, przepraszam, znalazłem. Edward Spratt. I został zmiażdżony chyba. Albo uduszony, no. Kurde, ciężko powiedzieć, nie? Zmiażdżony przez bestię. O! Doskonale! Los trzech kolejnych osób został poprawnie ustalony. Jakich? Czyli to jest rzeźnik, super.
to jest artysta. I Syed, okej. Git. Kolejne trzy. Super. O, już z górki! Słuchajcie, już z górki. Okej, i od tego wszystko się zaczęło. Pytanie co? Daleko do kolejnego ciała. I na górnym pokładzie, z tego co widzę. Dobra, idziemy za tym płomieniem, bo niestety mogę się zgubić. Tędy. I tutaj. Co tu się stało? Tyryt. Duńczyku. How is that? There's no cause for trouble, boys. Get in the boat. Huh? Before I forget, you killed my brother. What? That was an accident. The ropes. It wasn't his fault. I saw the whole thing. Nice. Oh, I shouldn't have waited so long. No, don't. Czekajcie, czekajcie. Czyli z tego można wywnioskować, że ten jest Duńczykiem. Z tego można byłoby wywnioskować, że ten gość jest Duńczykiem, a ten miał mu jakoś za złe, że ten Duńczyk zabił mu brata. A to było przez liny. Mhm. Dobra, Duńczyk. Duńczyk, który stoi obok, no właśnie, Bosmana? Czy to będzie pomocnik Bosmana? Bo wydaje mi się, że... Załoga... Poka... O, tak! Bosman, a ten będzie Duńczykiem, którego los jest znany... Podobno. No tu zginął. Tylko nie wiemy przez kogo. Wiemy, kim jest. Prawdopodobnie. Jeśli mamy tylko jednego Duńczyka na liście. Ale nie wiemy, kto go zabił, bo został uderzony. Ale nie wiadomo przez kogo. Duńczyk, tak? Duńczyk. Szkocja, Polska. O! Polska! Teraz dopiero zauważyłem, pomocnik strzelca. Formosa. Jest, Dania. Lars Linde. Jest jeden z Danii. Persja. No to ja bym zaznaczył, tak? Mówili do niego Duńczyk. Duńczyk, marynarz. Został uderzony, a sprawcą był, no właśnie, nie wiemy do końca kto, bo nie znamy tożsamości tego gościa, tego tutaj. Prawda? Jeszcze nie. Zobaczmy na rycinie. No, jeszcze nie znamy tożsamości tego typa. Szkoda. Bo bardzo możliwe, żebyśmy mieli kolejnego... dobrze oznaczonego. Chociaż dopiero dowiadujemy się po trzech. Kim jest ten człowiek, jaki spotkał... Okej, dobra. 7 zbłąkanych dusz zniknęło w trakcie wydarzeń w tym rozdziale. Ich losy są tutaj opisane. No, ciężka sprawa, słuchajcie. Bardzo ciężka sprawa. Fajnie by było, wiecie co? Fajnie by było, jakbyśmy wiedzieli, co tak naprawdę już udało nam się znaleźć.
Bo wydaje mi się, że powoli zaczynają nam się kończyć te wszystkie części statku. Nie? Chociaż z tego co wiem, to te takie właśnie już zarysowane postacie, ich losy sprawdzaliśmy. Najgorsze jest to, że właśnie niektórzy totalnie zniknęli podczas rozdziału. Nie wiemy w jaki sposób zniknęli i dlaczego zniknęli. Dobra, tu też sprawdziliśmy. Tu są drzwi zamknięte. Trzeba by było dotrzeć do tych drzwi, które były kiedyś zamknięte. Tutaj sprawdzaliśmy. Ci też zostali odpowiednio oznaczeni. Tutaj również. No, ale otwórz, halo. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Tutaj chyba sprawdzaliśmy, nie? Tak, tutaj sprawdzaliśmy to. Zaczyna się powoli robić ciasno, a my nawet nadal nie mamy imion i nazwisk niektórych gości. Tu nie ma nic. O, tu coś jest! Wait, wait, wait. I my tego nie sprawdzaliśmy. Dobrze, gdzieniegdzie są takie muchy latające nad tymi poszlakami. Okej. Okay. Dobra, i przy okazji na stałe są otwarte te drzwi, więc to jest też jakaś informacja. Co tutaj się stało? Ktoś zawisł, wydaje mi się. Dobra, w którym momencie my tutaj jesteśmy? Temu została przebita włócznią noga. Wow, a te kto wisi? Okej, jeden z tych przybocznych tej kobiety. Ten został zastrzelony. Ten został zastrzelony. O, przez gościa w jakiejś takiej dziwnej czapce. A ta kobieta? To jest to na tej takiej rycinie dodatkowej, osobnej. Dobrze wiedzieć. Tutaj w ogóle działo się parę różnych scenariuszy, nie? Morderstwo. Jakież to? Że w Wyspach Kanaryjskich. Kim jest, w jaki sposób zginął? Wydaje mi się, że został zastrzelony, ale niestety nie wiemy przez kogo, z broni. Okej, okay, nie wiem jak się nazywał. A, no właśnie, idziemy teraz do tamtego wiszącego gościa. Syk. Czyli tu, tu, tu. I znowu na górnym pokładzie. Dobra, już tutaj nie kręć się tak. O, tutaj. Jest. Na linie. Pokaż no się. Jak do tego doszło? Hok Seng Lao, you have been found guilty by self-confession of the murder of Nunzio Pasqua. Quiet. As captain of this ship, and by the authority of the East India Company, and thus the Crown of England,
I sentence you to death by firing line. Mr. Wolf, when you are ready. Right, sir. Ready, men. Aim. Fire! O kurde! Dobra, czyli ten jest Mr. Wolf. Okej, okay. Ten jest Mr. Wolf, więc od razu może to zróbmy, słuchajcie. Jeśli wiemy, że ten to jest Mr. Wolf. Od strzelców. Christian Wolf. Mhm. Okej. Okay. Ten był oczywiście naszym kapitanem. A tutaj, słuchajcie, byśmy sobie ustawili strzelców. Bo można też tak zrobić, tak mi się wydaje. Można by było ustawić, że jest to... Znaczy, no właśnie. Nieznany. O, ten jest prawdopodobnie znany. Właśnie, czekajcie, bo jeśli tego nie oznaczyło mi jako trzy następne poprawne dobrze, to znaczy, że ten nie został zabity mieczem. Został zaciukany. Zaciukany nożem. Chyba. Henry Brennan. Sprawiedliwość na morzu. Nie pamiętam, kto został przebity, nie pamiętam, kto został przebity nożem, a kto został faktycznie tym sztyletem, nie? Ale wydaje mi się, że jeśli jego nie zaznaczyło jako poprawny, ale to jest jeden z pierwszych, którego zaznaczaliśmy w ogóle, to tutaj powinien być zaciukany. Mhm. Dobra, i co jeszcze mamy, jakie mamy tutaj jeszcze informacje w tej kwestii? A, no ten, że to jest jakiś Hang Su Lao. Tak? Po prawej stronie od tej kobiety. Tu już trochę nam się zaczęło to wszystko rozjaśniać. W sensie mamy kolejne imiona, nazwiska. Hok Seng Lao. To jest Hok Seng Lao. Hong Sen Lao, oficer Mitch Pen. Dobra, jeszcze raz. No nie. Nieznany. Pasażer z Formozy. Hong Sen Lao jest. I został zastrzelony, a w zasadzie rozstrzelany, nie rozszarpany, nie ma rozstrzelany. Został zastrzelony z broni. No właśnie, i teraz pytanie, kim był napastnik? Bo wydaje mi się, że ktoś trafił. Wydaje mi się, że to był... Nie, no czekajcie, 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 czekajcie. Wydaje mi się, że to był... Ten gość, to jest jedyny, który trafił. Czyli ten A, nie mogę teraz, dobra, tu mamy. To jest ten, o którym wiemy chyba, jak się nazywa. A mogę to zrobić? Jak on się nazywał? Zaraz, załoga. Ten typek, jak on się nazywał? Henry Brennan. Henry Brennan. Dobra. I Henry Brennan. Henry Evans. Henry Brennan, gdzie on jest? Marynarz. O. Aha! Jest Wolf?
Hoxing Lao, dobra. I Henry Brennan. Okej. Dobrze, że zmieniliśmy tam na zaciukany. Zapomniałem o tym, że faktycznie trzeba by było coś takiego zrobić. Dobra. I teraz tak. Czy ja miałem jeszcze kogoś, kogo uznaczyłem? Wydaje mi się, że miałem kogoś, kogo oznaczyłem jako zabity... No właśnie, pytanie, czemu Salomon Sayed nie został... A nie, został, dobra, okej, został oznaczony. Kogoś jeszcze oznaczyłem jako zabity za pomocą miecza. Nieznany osobnik. Z imienia i nazwiska chyba miałem coś takiego, nie? Nie. Porażony prądem, ale nie wiemy kto. Pozbawiony głowy. Spłonął żywcem. Nieznany napastnik. Przemieszczający się działo. Rozszarpany przez straszliwą bestię. Kurde, gdzieś wydaje mi się, że jeszcze coś było. W sensie, że ja zaznaczyłem, że został zabity przez miecz. O, jest. Został zabity mieczem. A sprawcą był... Aha, dobra, bo sprawcą był nieznany zapasnik. To jeszcze nie do końca mamy pewność. Czy to mogło być to... A pokażcie mi, to jest ten zastrzelony z broni nieznany Henry Brennan. Nieznany osobnik zginął uderzony, a sprawcą był Henry Brennan, marynarz. No dobra. Dobra, wracamy. Wracamy. Do tego, co tu i teraz. Chyba nic więcej na razie nie wymyślimy. Jeszcze mieliśmy informację w poprzednim wspomnieniu na temat chyba imienia tej kobiety, która tam stała i mówiła, że to nie on. Halo? Who is there? Who is that? Is someone hurt? Signore Nichols, is that you? What are you doing down here? Hello, yes. All fine here. Just sorting some things. Watch your step. Here, let me help you. Oho! Dobra, czyli ten chciał mu pomóc temu Nicholsowi. O, to jest jakiś muzyk. Jest ktoś taki jak muzyk? Czwarty Cook. Pomocnik cieśli, ochmistrz, pomocnik strzelca, sternik. Steward statku, pasażer. Topman marynarz. Kurde, nie ma jakiegoś takiego, wiecie, ewidentnego muzyka. Steward statku. No dobra, tylko jak on się do niego zwracał? Nichols, tak? Drugi oficer. Senior Nichols. Nie ty, ty. Ale ty przynajmniej, wiemy, że ty zostałeś, kolego, zaciukany przez Nicholsa. Ty, tylko że nie wiemy, kim on jest, tak? Został zaciukany przez Nicholsa, no dobra.
Ty jesteś Nichols. Okej. Czyli nie wiemy, jak się nazywał niestety. Ale wiemy, że został zaciukany przez Nicholsa. A Nichols coś tutaj kombinował. Nichols coś tutaj kombinował. Tam było coś, jakieś świecidełko. Próbował prawdopodobnie to ukraść. To może przez to wyniknęła jakaś klątwa? Nieznany osobnik został zaciukany przez Nicholsa. Yep. Zobaczcie. Tutaj jest jakaś muszla, jakiś artefakt. Ewidentnie to jest na rzeczy po prostu kwestia tego, że chciał ich okraść. Dlaczego tutaj mamy morderstwo? Trzy zgony. Nieznany osobnik został zaciukany, był Evans, ten wiemy, ten nie do końca wiemy. Okej. A ja bym jeszcze raz rzucił okiem, słuchajcie, na tego. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym się dowiedzieć. Huck Seng Lao, you have been found guilty by self-confession of the murder of Nunzio Pasquale. Panno Lim. As captain of this ship and by the authority of the East India Company and thus the Crown of England, I sentence you to death by firing line. Mr. Wolf, when you are ready. Right, sir. Ready, men. Aim. Fire! Serio, z takiej w ogóle odległości oni nie trafili, tylko i wyłącznie jeden trafił. Dobra, czyli Panna Lim, to jest chyba ta. Mhm. Bo nie widzę tutaj żadnej innej. A ten sobie tutaj to wszystko w ogóle rysuje, nie? To jest jedyna Panna Lim. I ona na tej rycinie stała po prawej stronie od tego gościa. Dobra, czyli ta osoba to Panna Lim. Bun Lan Lim. Panna Lim. Rozumiem, że ten drugi gość to nie był jej mąż, który mógł mieć też Lim na nazwisko. Li Hong Maba Gul w ogóle jest jakiś. No nie, jest tylko i wyłącznie Bun Lan Lim. Nie jestem w stanie rozpoznać, czy to jest imię żeńskie, ale mówili do niej Panno Lim. No Bun Lan to może w jakiś sposób jest faktycznie imię kobiece, damskie. Okej, got this. Got this. Tylko teraz potrzebujemy znaleźć znowu kolejną poszlakę. A trochę zaczęły mi się kończyć pomysły, gdzie można byłoby szukać. Wydaje mi się, że można byłoby szukać gdzieś tam pod pokładem w związku ze śmiercią tego kolejnego gościa przy tym artefakcie. Nie? Bo tam przy tym artefakcie też ktoś zginął, a nie doprowadziło nas to do tego miejsca. Taki jeden mały statek, a jak dużo trupów. Dobra, i teraz nie wiem, czy to jest jeszcze niżej? Tu mieliśmy, sprawdzaliśmy.
Tu nie, tutaj coś było? Okej. Tu? Nie, no to schodzimy jeszcze niżej. I tutaj coś się stało, słuchajcie. Tu się stały złe rzeczy. Tutaj ten cały Nichols zaczął tą akcję. O, proszę. No i mamy kolejnego przyjemniaczka. Come on. A ten artefakt był chyba w tym miejscu. Ale go nie ma. To też ciekawe. Tu nic. Aha, kłódka. A w środku i kolejna rzecz do sprawdzenia, słuchajcie. Czyli tu mamy poszlakę, nogę jakąś. Jeszcze sprawdźmy te drzwi. Żeby wiedzieć na przyszłość, gdzie szukać, nie? Tu raczej nie mamy nic. O, i tu! Czyli mamy kolejne trzy poszlaki. Słuchajcie. Mamy kolejne trzy poszlaki. Dobra, zacznijmy od tej w takim razie. Chłopa zmiażdżyło. Zmiażdżył go, no właśnie, taki kielunek. Ojojojoj, niedobrze. I tutaj pilnowali tego artefaktu, podejrzewam. Czyli troszkę, zaraz, potrzebuję słowniczka znowu. Słowniczek, ładunek, takielunek, tak? Czym jest takielunek? Drzewce linijne, łańcuchy podtrzymujące maszty, służące do utrzymania manewrowania żaglowaniem. To nie bardzo takielunek, to bardziej ładunek, jeśli jest coś takiego do wyboru. Został zmiażdżony przez ładunek, tylko nie wiemy kto. Nie wiemy znowu, jakie ma imię, nazwisko. Tutaj wiecie, tacy zwykli marynarze do siebie się nie odnoszą po imieniu i nazwisku. Luźny ładunek, rozdział pierwszy. O proszę, trafiliśmy na rozdział pierwszy. Niezidentyfikowany blindziarz, mający nadzieję na darmowy transport i wolność, został zmiażdżony wewnątrz spadającej beczki. Aha! Czyli to był jakiś... Okej, czyli ktoś się tutaj chciał przekraść na pokład statku i spadły te beczki i się ro... O, ja pierdziel, ale trzeba mieć fez pecha. Ale trzeba mieć fez pecha. Naprawdę. Czyli tutaj, tak? No właśnie. A czemu my przeżywamy to jeszcze raz? No to nie jest niezidentyfikowany blindziarz, został Chyba, że w którejś z tych beczek był, nie? Jeszcze jakiś inny, to jego nie mamy na spisie, więc nie musimy tak naprawdę się nim martwić, bo jest to po prostu nieznana osoba. Ale tutaj z załogi, wydaje mi się, że jak najbardziej, ten gość został zmiażdżony przez ładunek.
czyli siedzący po lewej. Okej. Poka, poka. Dwunastu świadków. Nie wiemy jak się nazywał, ale wydaje mi się, że został zmiażdżony przez ładunek. Zmiażdżony przez ładunek. Jep, jep. Więc nic jakoś nadzwyczajnego. Od zwykła śmierć na statku. Prawda? Na luźnym ładunku zginęły co? Dwie osoby, tak? Dwie, dokładnie. Jep. No dobra, to w takim razie kolejne poszlaki sprawdzimy sobie już w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapę w górę, zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro o 16 w kolejnym odcinku, a dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was i widzimy się również w komentarzach. Trzymajcie się, na razie, bye bye!